Tak się cieszę, że w końcu zjemy śniadanie razem z naszymi zwierzakami. Dokładnie. Zawsze czuję się winna, kiedy Bonita zostaje w domu, a ja idę spotkać się z wami. Kapitan Obżarciuszek też nie lubi zostawać sam. Wszyscy mamy objawy strachu przed pominięciem. Mam też objawy pustego żołądka. No to chodźmy. Witajcie w moim jazzie. Jestem kawiarnia. To znaczy, witajcie w mojej kawiarni. Jestem jazz. O, wybaczcie. Mamy dziś szalony dzień. Tak się cieszyłyśmy z tej wizyty i myślałyśmy, że twoje zwierzaki też ucieszą się na nasz widok. O, one się cieszą. Kochają gości, ale właśnie czekają na jedzenie, a ciężarówka z farmy jeszcze nie dotarła. Eni nigdy się nie spóźnia z dostawą, dlatego to takie dziwne. Muszę dowiedzieć się, co się stało, ale nie mogę się skupić, bo co chwila słyszę tylko kwik, miau, ćwir. I hał. Mogłybyśmy ci jakoś pomóc? Tak, chętnie pomożemy. A możecie skoczyć na farmę? Wiejska przygoda przed śniadaniem? Wchodzę w to! Witajcie, jestem Eni. Hejka! Jess przysłała nas po odbiór zamówienia. Szukam go przez cały poranek. Zwykle trzymam je tutaj. Może jeśli się rozdzielimy, uda nam się je znaleźć. Świetny pomysł, Shani. Dobrze, Brzoskwinko. Wykorzystajmy twój słodki nosek. Nie widzę jedzenia. O, błotna maska. Świetna na cerę. Kapitanie Obżarciuszku, gdzie idziesz? O, poznałeś przyjaciela. Wyglądają, jakby chodzili do jednego fryzjera. To Ruzia. Moja przepiękna alpaka. Hej, chyba coś znalazłam. To znaczy, Brzoskwinka coś znalazła. Dzięki, piesku. Widocznie zostawiłam jedzenie w stodole, żeby zwierzaki się do niego nie dobrały. Drzwi chyba są zamknięte. Eni, masz do nich klucz? O nie. Dlaczego farmer nie zostawił klucza? To naprawdę irytujące. Koza! Że co? Dlaczego nagle mówisz o kozie? Spójrz, mój kot siedzi na kozie. Zobaczcie, co ona ma na szyi. To klucz. Kapitanie Obżarciuszku, uratowałeś sytuację. Tego szukałam. Jesteście wspaniałe. Nie wiem, jak wam dziękować za pomoc. Przyjemność po naszej stronie, prawda? I zwierzaków. Było super! Kochamy przygody! To było odświeżające! To najlepsza sałatka, jaką w życiu jadłyśmy! Lila, dzielisz się swoją sałatką z Bonitą? Raczej ona dzieli się swoją sałatką ze mną!